Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak prawidłowo wymieniać grzałkę w Dragu 2 Kit, czyli w tym oto sprzęciku. Dzisiejszy premix, jakim będę zalewał nową grzałkę, ponieważ to już jest spalona, to jest od Demaska, taki jak w poprzednim filmie. Niestety ten, który miałem Wam pokazać, się już skończył. I aktualnie używam tego z Damaska zielonego Moskwy. Także jeszcze na początku chciałem Wam powiedzieć, żebyście zostawili subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Będzie mi wtedy bardzo miło. No i co? No i myślę, że możemy już chyba przechodzić do rozbierania tego sprzętu i oczywiście wymiany. Pierwszy krok, jaki musimy wykonać, jest to oczywiście odkręcenie atomizera od naszego draga, czyli od dołu. Musimy to po prostu przekręcić w tą stronę mocno, jeżeli mamy zakręcone, w tą się zakręca, czyli w lewo się zakręca, a w prawo się odkręca. Ja już tutaj sobie odkręciłem. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj przepływ tego powietrza, tutaj to, musi być zamknięte, bo wtedy mam się olejek. Ja jeszcze mam trochę tego olejku. No ale, już się tutaj przybliżę trochę, niestety no już mam spaloną grzałkę i po prostu nie czuć już tego smaku, czuć samą spalenizną i to jest nieprzyjemne. Druga rzecz, to musimy wyjąć sobie tą górę tutaj. O, mamy wyjętą, możemy ją sobie otworzyć, tutaj mam taki papier przygotowany i wszystko. Trochę mi się już powróciło, bo to też było pobrudzone do olejku. Oczywiście jakiś ślad mi się też zrobił. No wiadomo. No i co? I następnym krokiem, jaki musimy zrobić, no to teraz musimy sobie to odkręcić. To jest po prostu to, że na przykład w dragu ja mam tak, że muszę sobie po prostu tak to przekręcić i wtedy mam odkręconą już tutaj grzałkę, w ogóle ten atomizer, że mogę sobie ją wyjąć. Także ja to odkręcam i za chwilę do Was po prostu przychodzę i pokazuję, jak już będzie odkręcone. Dobra, a więc mamy już to odkręcone. Tutaj mam właśnie ten atomizer. Ważne jest też to, żebyście pamiętali, że... chusteczko już mi się powróciła. Ważne jest też to, żebyście pamiętali, że ten atomizer, jeżeli odkręcacie, to nie odkręcajcie go wtedy, kiedy na przykład palicie tego papierosa, ponieważ on będzie gorący. Jeżeli będzie gorący, nie odkręcicie, tylko go po prostu jeszcze bardziej, że tak powiem, przykręcicie i wtedy nie będziecie mogli go po prostu odkręcić, bo on będzie po prostu mega gorący i po prostu no, będzie tak jakby zaklejony jakimś mocnym klejem, tak? Także najlepiej, żeby ten atomizer się po prostu wychłodził w jakimś, nie wiem, pomieszczeniu czy czymś, żeby po prostu nie było aż taki gorący mega. No mój nie jest gorący, bo dzisiaj od rana nic nie robiłem. No i co? No i odkręcam tutaj sobie to. Oczywiście pewnie olejek mi się wyleje, więc ja bym wolał to zrobić, chyba pójść po prostu do toalety i to wylać. Także też za chwilę przyjdę. 2 hours later. Dobra, już jestem. No słuchajcie, tego olejku nie było jakoś mega dużo, no ale jednak on był, tak? No i nawet mam go jeszcze na palcach tutaj trochę, ale tu mam chusteczki, da się to wytrzeć. No słuchajcie, patrzyłem na grzałkę, grzałka jest mega spalona. Ostatni raz ją wymieniałem chyba przed jeszcze jak były wakacje, tak? Czyli nie wiem, chyba w sierpniu, tak, w sierpniu chyba ją wymieniałem, czy coś takiego, nie wiem. Może nawet trochę później, coś tak czerwiec, lipiec. Oczywiście mam nadzieję, że się nie pomyliłem z miesiącami, bo na szybko to wszystko mówię, bo chcę też szybko wymieniać, także jeżeli się pomyliłem, to przepraszam z tymi miesiącami, ale mam nadzieję, że nie. No i oczywiście tutaj mogę Wam teraz pokazać, grzałka jest mega spalona, tutaj powinno być teraz dobre, jakoś powinno być. Grzałka jest mega spalona, widać to po prostu, że tutaj mamy zwęglone tą bawełnę taką jakby. No i co? I teraz musimy po prostu tą grzałkę sobie wykręcić, czyli musimy zrobić sobie tak,
Będziecie brudni od olejku, no ale no to tak niestety jest. Wykręcamy sobie ją, mamy ją wykręconą. Jeżeli ktoś się interesuje, jaka to jest grzałka, to jest to N3. Ta, co teraz trzymam, ta spalona. No teraz mogę wam pokazać, że jest ona mega spalona, bo tutaj mamy czarne, oczywiście zwęglone wszystko. No czuć olejkiem tym i tamtym, ale no cóż. Tak to jest. Dobrze, ja sobie tutaj chyba zrobię inaczej. Wezmę sobie tak to wszystko i po prostu inną ścierkę, żeby tutaj nie pobrudzić te podkładki czy czegoś. I to będę miał po prostu do wycierania rynk. Dobra, teraz tak. Teraz po prostu mamy tutaj szkło to i w ogóle. No to to musimy, tego nie będę odkręcał. Musimy to po prostu wyczyścić, no bo no co innego zrobić. W sumie może sobie i odkręcę. Dobra. Uszczelka jest jeszcze nie uszkodzona. I tak ta uszczelka, wam powiem, że długo mi wytrzymuje. Bo w niektórych tych e-papierosach, no to niestety, no ale no trzeba wymieniać bardzo dużo razy te uszczelki. A to, że cieknie na przykład tam, nie wiem, to, że cieknie na to, no to pytałem się doświadczonych specjalistów, to powiedzieli, że to jest po prostu normalne, no bo jeżeli się wlewa taki olejek poprzez to, żeby była nasączona ta grzałka, no to po prostu no wylewa się to na boki, tak? No i to jest normalne. Dobra, szkło mamy dość wyczyszczone. Szkło. Czyli mogę sobie tutaj postawić na pudełeczko od Draga. Drugim krokiem, który wyczyścimy, to jest oczywiście to czerwone. Żeby też nie było jakoś pobrudzone, no to po prostu sobie to wyczyścimy. Ok. Grzałka jest do wyrzucenia. Grzałki można wyrzucać normalnie do kosza. Ja zawsze wyrzucam do kosza, także jeżeli ktoś ma tego e-papierosa, chociaż no nie sądzę, że tutaj większość moich widzów ma, chociaż no może ktoś ma, jeżeli ktoś jest starszy, interesuje się tym, albo ma po prostu taki sprzęt, no to po prostu grzałki wrzucamy do kosza. Nic z nimi nie robimy i w ogóle. Ja też sobie to jeszcze później przemyję. Teraz właśnie ten atomizer, górę od atomizera sobie czyszczę. Ja sobie to później jeszcze przemyję też, bo po prostu no nie będę miał takiego brudnego, bo to też nie jest jakieś przyjemne mieć takie brudne te, wiecie, sprzęty i tak dalej, te grzałki i te, ten... No po prostu to nie jest przyjemne, tak? Przy takim paleniu, że tak powiem. Dobra. To mamy w miarę już też wyczyszczone. Tak to oczywiście wygląda. No, powiedzmy, że jest git. Trochę jeszcze czuć tutaj tego olejku, że jest trochę olejek jeszcze z tego, ale... No i teraz czyścimy ten dół, gdzie była tutaj grzałka, no bo no, tutaj jest najwięcej tego wszystkiego, tak mi się wydaje. No też plus, że się wylało to wszystko. Jeszcze jak wlewałem ten olejek, no to już w ogóle. W ogóle cieszę się, że umiem wymieniać grzałki, ponieważ mogę nagrywać dla was takie filmy i tak dalej. Oczywiście, no uczyłem się od najlepszych, czyli od chłopaków ze sklepu VCPO, czy VCPO, jak kto lubi. Ja mówię VCPO, a czasami VCPO, ale VCPO mi się wydaje, że lepiej się wymawia. Także no... Pamiętam, że miałem jeszcze tego starego e-papierosa. No i wtedy po prostu wymieniałem u nich, u tych chłopaków, nie, w sklepie. Zapłaciłem za to bodajże chyba 14-15 zł za wymianę grzałki takiej. Tylko że no oczywiście to była inna, bo tamta też już była spalona mega. No i wymienili mi na nowo i patrzyłem po prostu krok po kroku, jak oni to robią, bo to było przy mnie robione. No i się nauczyłem i w tym już wymieniam sobie wszystko sam.
Szkło też łące wymienić sam i w ogóle, no jest masa poradników na YouTubie, które to pokazują. Także no wiecie. Dobra, to już mamy też wyczyszczone tutaj od grzałki. Ten papier jest brudny, więc no, ale grzałkę sobie wyczyszczę, bo nie chcę się pobrudzić trochę. Dobra, tą grzałeczkę sobie zawiniemy w ten papier tu, żeby nie było. I po prostu sobie tutaj odłożymy na razie. Dobra. Teraz tak. Tu mam tą chusteczkę. Tu mamy to pudełeczko. O, pudełko. Wszystko jest na nim tutaj. Teraz sobie położę, żeby to po prostu wszystko nie spadło. Nie daj Boże, żeby spadło, bo masakra by była. Tu oczywiście mamy takiego boksa swojego. Draga. No. Działa. Ma dwie kreski baterii. No ale to łatwo opowodować. Dobra. I teraz tak, pudełeczko od Draga. Pudełko, w którym znajduje się grzałka. Miałem dwie grzałki, jak mi przysłali Draga. Jedna była już po prostu fabrycznie budowana. Czyli, że nie musiałem ja wymieniać w ogóle. A druga była w pudełku. Druga, która już właśnie idzie do kosza. Kupiłem sobie grzałkę trzecią za 22 zł plus przesyłka. Wyszło mnie około 33 zł chyba. No ale jestem zawiedziony, no bo kupiłem jedną grzałkę niestety. No i przesyłka była droga. Grzałka też była droga, ale no w sumie jakbym kupił trzy takie grzałki, no to bym zapłacił, jak patrzyłem na tej samej stronie, bym zapłacił 100 chyba 12 zł. A na inne, jak patrzyłem, jest to strona Sofly, też polska strona, też w ogóle sklep polski, gdzieś tam się znajduje, w różnych chyba miejscowościach. Takie grzałki patrzyłem, to są one po tam chyba, nie wiem, po 14 zł. I jakbym kupił chyba 3 z tego, co patrzyłem, to bym zapłacił z 60, nie? 60 około złoty, coś takiego. No chyba, że się pomyliłem cenowo, ale nie pamiętam w sumie, jak już to było. No to w sumie dawno patrzyłem. No ale myślę, że bardziej się opłaca kupić 3 grzałki za 60 zł niż jedną za 33 zł, bo wolę dołożyć 30 zł i po prostu mieć te 3. No a tu mam niestety jedną i to jest grzałka N2. Tamto miałem N3, to jest N2. No i co? No i to musimy sobie tutaj rozpakować oczywiście grzałkę. Nie będę tego rozpakowywał przy Was, bo będzie teraz po prostu hałas, bo to pudełko jest takie niestety. Także za chwilę widzimy się, jak rozpakuję. Dobra, ogólnie grzałkę już mam rozpakowaną. Pudełeczko możemy sobie, nie wiem, dać tam do tej grzałki. N2. Grzałka N2. 0 i 3 oma, z tego co pamiętam, tak, 0 i 3 oma od 45 do 80 W. 0 i 3 oma grzałki najbardziej polecam, serio. Tamto miałem chyba 0 i 6 oma, coś takiego. I było od chyba 60 do 100, tam chyba 15 W, że moc, nie? Że moc sugerowana. Ale ja wolę właśnie te grzałki, takie od 40 do 80 W. No bo po prostu lepiej mi się na tym pali, tak? I w ogóle, znaczy nie pali jakoś nałogowo, żeby nie było oczywiście. Tylko tak po prostu, no wiecie, tak normalnie, nie? Że nie jestem jakiś nałogowo. Że nałogowo po prostu palę. Bo to jest bez nikotyny, tylko zerówka po prostu. Także się nie uzależnia. No i co? No i grzałka wygląda tak normalna, już nie spalona. Spalona jest zawsze czarna, czuć smak zwęglenia takiego jakby. Nie czuć w ogóle smaku olejku. No ja już miałem tak, że nie czułem w ogóle smaku olejku prawie. I czułem same zwęglone tylko. Także drapało mega w gardle. W sumie pod wczoraj tak około 16 się to stało. No i mówię, nie, no trzeba wymienić od razu, bo masakra jest. Też stąd dlatego, że mam taki pewnie głos trochę, że mi to wszystko tam wlatywało i w ogóle ohydne było.
ten smak, no ale na szczęście mam tą nową i teraz będziemy ją sobie wymieniać. Czyli mamy to, odgrzałki, ten przepływ powietrza i tak dalej, to po prostu. W to sobie wkładamy tą grzałkę, czyli w sumie sobie ją wkręcamy. Trzeba ją oczywiście dobrze wkręcić, no żeby, wiecie, nie wypadła i tak dalej. O, mamy wkręconą grzałkę. W ogóle ja na początku jak kupowałem, to się bałem, że nie będzie pasować, ale no pasuje, jak widać. Dobra, mamy tą wkręconą. I teraz tak, lecimy dalej. Teraz musimy sobie założyć szkło, czyli to. Szkło sobie zakładamy, oczywiście. 2 hours later. Dobra, no i szkło mamy założone, nie? I teraz. Teraz zakładamy sobie to. Czyli górę, nie? No i po prostu. Voilà, mamy już. No i wystarczy jeszcze tylko to. Jest założony git, wszystko. Taka filozofia. No i tyle w sumie z tego zakładania grzałki i tak dalej. No, jak widać, pasuje, pasuje wszystko. Grzałka też pasuje. Także git. I ostatnim krokiem, który musimy zrobić, no to jest oczywiście założenie tego tutaj. Dobrze wkręciłem. Oczywiście mi się łapy spociły i od olejku mam trochę. Neth Coil, czy nowy atomizer? No. Dobra. Czyli mamy wszystko zrobione ładnie. Tak, o. Proszę, ja cię bardzo. I ostatnim krokiem, który musimy zrobić, no to jest wlanie olejku po prostu i odczekanie 10 minut, żeby nasączyła się ta grzałka po prostu. Po prostu, żeby ona się nasączyła, bo jeżeli nie nasączymy grzałki, no to spalimy ją ponownie i tak było w moim przypadku, w sumie jak mi wymienili grzałkę. Niestety. Byłem początkującym waperem. Tak na serio, no to mówię, no musimy odczekać te 10 minut. No, 2% baterii mam, że tak powiem, 2%. No i co? I w sumie tutaj nic więcej do wymiany nie ma. Teraz sobie zalejemy to po prostu. Czyli otwieramy tak. Otwieramy nasz premix i zalewamy sobie to. I tak mówię, tak już 10 minut odczekać i w ogóle, no najlepiej, nie? Tak mi się wydaje, że najlepiej po prostu odczekać. Otóż mamy ten. Mówię, najlepiej odczekać tak te 10 minut. Na początku ogólnie może być tak, znaczy to w moim przypadku w sumie było, że jak zmieniałem tą drugą grzałkę, co dostałem też w zestawie, to tak jakby mi zabierało samo olejek, ale no to mówię, nasączanie jest, nie? To się nasącza ta grzałka i dlatego tak jakby, no wiecie, o kurde, wlałem olejek i nie ma, nie? No ale to jest, mówię, nasączanie. Ja sobie wlałem na razie tyle tylko. O. No i co? No i trzeba poczekać po prostu, aż ona się nasączy, tak? No bo kurde, no. Co tu innego gadać? Także. Co? Czekamy, myślę. Myślę, że czekamy i po prostu za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko działa i czy jest po prostu lepiej ta chmura, ten dym. Za chwilę Wam to wszystko pokażę, tylko musi się nasączyć. Tak, 10 minut. Dobra, słuchajcie, grzałaczka już jest nasycona tym olejkiem z Temaska. Już minęło te 10 minut, w sumie nawet więcej minęło minut.
Tak około, myślę, że minęło już chyba 15 minut, ale może to i dobrze. Mówię, 2% baterii mam, 28 W ustawione, ponieważ więcej nie chcę. Nie chcę się udusić. Nie no, żartuję, po prostu więcej nie chcę watów, bo tak jakoś mi pasuje, te 28 już od początku miałem i po prostu tak zostało. I co, myślę, że możemy chyba próbować, bo nasycona jest grzałeczka naszym dobrym liquidem. No i co? Nowa grzałka, próbujemy. Powiem tak. Czuć smak. Oddaje mega ten smak, także okanowa. No jest to lód z owocami leśnymi. No i czuć rzeczywiście te owoce leśne i czuć ten lód. Lód najbardziej czuć, było to w gardle mega czuć tutaj. Jak w poprzednim odcinku mówiłem, to jest takie jak Holzen. Czuć rzeczywiście ten lód mega. No i co mogę powiedzieć? No, zadowolony jestem z tej grzałki. Chyba będę kupował częściej te N2 grzałeczki niż te N3. No i pomimo tego, że jest mało baterii, no to jest super smaki w ogóle. Oddaje dobrze ten smak. Co mogę tu więcej powiedzieć jeszcze? No jestem zadowolony, szczerze powiem. No i co mogę powiedzieć tutaj jeszcze? Chyba na tyle w tym filmie. Tak jak mówiłem na początku, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, jakiś miły komentarz, bo tylko miłe wolę komentarze czytać, bo takie mi sprawiają po prostu dobrze na serduchu mi takie komentarze się dają miłe, niż jakieś chamskie. No i co? No i widzimy się chyba w kolejnym odcinku. Nie wiem, co to będzie. Może coś będzie z gospodarstwa, a może coś, nie wiem, jakiś vlog czy coś takiego. Zobaczymy, jak czas pokaże i co się będzie działo na tym świecie. Mam nadzieję, że będzie dobrze już niedługo. I trzymam za to kciuki, żeby po prostu było mega dobrze, bo żebyśmy wrócili do normalności, bo po prostu to, co się dzieje teraz, to jest jakaś masakra. Nie chcę się już tu wypowiadać mega, ale no, dzieje się, dzieje. I co? No widzimy się w kolejnym odcinku.